Siemano moi drodzy, mam dzisiaj bardzo ciekawy słoneczny dzień. Powoli postanowiłem brać się za porządki tutaj. Jednym z tych porządków będzie pozbycie się tego, ponieważ drzewo sobie już za dużo pozwoliło i przerosło tam hen w górę. Tak samo będziemy przycinać jeszcze tamtą aronię i ogólnie ten wybieg będzie modyfikowany pod papugi, przepiórki, może coś jeszcze chodzącego po ziemi, ponieważ pawie już tutaj nie będą gościć. Już wam wyjaśnię dlaczego. Pawie się już na tyle oswoiły, że zaczęliśmy je wypuszczać, potem na noc zaczęły wchodzić na drzewa i zostały finalnie bezwolierowe. Wyglądam pewnie jak menel na tych nagraniach. Z pewnością jest to dla nich dobre, ponieważ ogony się im nie brudzą, mają tyle przestrzeni ile chcą. Tak więc pawie po prostu pójdą razem z Emo na ten górny wybieg, do którego swoją drogą będziemy przenosić poszczególne gałęzie stąd, bo to główienko było dotąd, jak je tu sadziłem, i było chudziutkie, a 2 lata temu zajęło, żeby się rozgałęzić i być takim potężnym drzewem. Zresztą no wierzba tak ma, ona się tak mnoży jak, nie wiem czy to się nawet mówi przy drzewach, mnoży, czy się nie mówi? W każdym razie, no jest potężna. Jak ja. Będę brał piłę do ręki, nie wiem jak się to skończy. Ale dobra, nie, ja nie mówię już takich tekstów, nie żartuję sobie tak, bo potem mi się zlatują tutaj boomerzy, że ja nic nie potrafię w wieku 20 lat. A może mają rację? Może... Przez te lata obżarstwa i bezczynności straciłem pazury. Te siatki będzie trzeba pościągać, bo tak, woliera będzie robiona właśnie stricte pod papugi i tak dalej, więc wszystkie te siatki sobie pościągamy, ponieważ na górę już pójdzie metalowa. Będzie to trzeba w całości tutaj przerobić. Trzyma się mocno, Franca. Jak nie śledzicie mnie na Instagramie, to zacznijcie śledzić, ponieważ... jakbyście mieli pytanie, co z papugami, papugi zostały sprzedane. W tym roku sprzedawałem papugi... 2 lata temu sprzedawałem papugi na zimę. No w każdym razie po prostu są sprzedane i nie wiem w sumie czy w tym roku nie pójdę w Aleksandrę, to obrożne, nie kupię 2 par już gotowych do lęgów i dam je tutaj, tak? Bo to jest ładna wielka woliera i w sumie dobrze, że papugi by tu ładnie wyglądały. Za pierwszym! Let me think about it. No! I patrzcie! I stąd! Chyba wam nie pokażę do końca, ale pokażę wam potem, jaki ładny krzaczek nam z tego wyszedł od razu na nowy wybieg. You're coming home with me. Tak więc, rzeź została zrobiona. Tutaj sobie zostawiam wszystkie te nowe drzewka. Poobcinam je tak, żeby właśnie była możliwość je fajnie wsadzić, żeby się fajnie rozrosły. Nóżka taka cała potężna, całe rozgałęzione. Mam w sumie 1, 2, 3, 4, 5 takich drzewek. No i tam jeszcze oczywiście aronię przycięliśmy. Ale aronia, ona się wzbije do lata, ona urośnie znowu ponad. A to zostawiłem tak, żeby tutaj miałem możliwość sobie, wiadomo, siadać. Tu będzie prawdopodobnie miska z żarciem. Tutaj tak samo do siadania, ale to i tak się rozrośnie, rozgałęzi całościowo, więc zobaczę, jak to będzie wyglądało. W tym roku jest trochę inny plan, ponieważ tutaj zamiast u góry siatki w tym segmencie będzie blacha od początku do końca, ponieważ tu mają budki lęgowe, zazwyczaj na drzewach chcą siadać. Jak pada deszcz, też chcą na drzewach siadać. Nie chcą iść do swojego super kurniczka, więc po prostu będą tutaj miały zadaszone i nic się im tu nie będzie działo, nie będzie lało, będzie spokój. Dobra, czas wam w końcu pokazać zwierzę, które jest u mnie od grudnia. Dostałem je na... Dostałem, wiem, że w opisie je skupiłem, ale wiecie, brzmi to lepiej. Dostałem je pod choinkę od moich rodziców, a oto one. A w późniejszych ciekawostkach dowiecie się dlaczego najdroższe, najpiękniejsze i tak dalej. Miałem je u siebie od grudnia i wiecie, one już się przyzwyczaiły razem z tymi niebieskimi do chodzenia razem po ogródku i tak dalej. I tyle razy co ja miałem tego niebieskiego nagranego jak chodzi z tym białym, tak się pięknie prezentowały.
I nie mogłem rzucić na story, bo musiałem czekać, żeby wam nagrać ten film. Skąd decyzja o tym, żeby poszły do stodoły? Ano stąd, że to jest dla nich bezpieczniejsze, szczególnie w okresie zimowym. Nic ich nie zgarnie, one śpią w nocy wysoko na drzewach, ale i tak się o nie boję, szkoda mi ich. Też tutaj nie pada, nie ma błota, mają suchutko, piękniutko, widno, światełko mają, wszystko mają. Więc po prostu najzwyczajniej w świecie dla nich to będzie lepsze. I przynajmniej nie lepią się im ogony z błota, więc to i tak już jest wystarczający argument. Chciałbym jeszcze powiedzieć, oznajmić, że jeżeli lubicie moją twórczość, lubicie to, co robię tutaj, to z racji, że nie mam jeszcze odpalonych tych super podziękowań na YouTubie, to macie możliwość wesprzeć mnie przez Tipli. Link do Tipli macie w opisie. Po prostu macie taką opcję wysłania donata, jak dla streamerów, tylko że ja to będę sobie odczytywał już prywatnie. Możecie tam podać swojego Instagrama, TikToka czy coś, to wpadnę też z miłą chęcią do was i osobiście podziękuję. Tak więc to takie krótkie ogłoszenie, jakby ktoś chciał. I już was nie zanudzę. Pawie nie lubią mieszkać samotnie i mają tendencję do przebywania w małych grupach, ponieważ są one bardzo towarzyskie i zależne od ptaków. Paw wydaje się być jasnego koloru, nie jest tak jasny, jak w rzeczywistości się wydaje. W rzeczywistości pawie mają brązowe barwy, a ich kolor często zmienia się na skutek odbicia światła. Gdy światło uderza pod różnymi kątami, zmienia się każda część pawiego pióra. Pawie pokazują swoje piękne pióra głównie w okresie lęgowym, czyli wiosn. W okresie od czerwca do września zrzucają swoje pióra, chodzi mi o te długie oczywiście z ogona, bo nie są im najzwyczajniej potrzebne. A przez zimę odrastają im na nowo, tak jak teraz. Pawie są świetnymi wojownikami, jeżeli chodzi o walkę z wężami. Mogą nie tylko żerować na młodych wężach, ale także nie wpuszczają węży na swoje terytorium. Pawie należą do jednych z najbardziej długowiecznych ptaków. Odpowiednio pielęgnowane żyją nawet 30 lat. Należą one też do rodziny kurowatych, czyli ptaków grzebiących. Pawie pióra mogą osiągać nawet do 1,5 metra długości. Pawie słyną z ogromnej ciekawości i bardzo lubią wędrówki. Głos pawie jest niezwykle wrzaskliwy i donośny, a przez to bardzo nieprzyjemny, choć moim skromnym zdaniem jest świetny. Uwielbiam go słuchać i mógłby się drzeć cały czas. Chociaż paw przebywa głównie na ziemi, w razie potrzeby bez trudu potrafi wznieść się w powietrze. Pawie tak naprawdę są wszystkożerne. Dosłownie zjedzą wszystko, co nawinie im się pod dziób. Moim skromnym zdaniem najbardziej lubią wszelkiego rodzaju jakieś insekty, robactwo itd. Pawie są poligamiczne, czyli kojarzą się z więcej niż jedną samicą. Jak niektórzy wasi byli, zazwyczaj tworzą grupę, która składa się z 2 do 5 samic. Paw jest podzielony na 3 gatunki. Są to paw indyjski, paw zielony i paw kongijski. Z tych gatunków nadal dzieli się na kilka podgatunków, a według niektórych miłośników ptaków najciekawszy jest paw biały. Chwalę się wam jeszcze naszą kurą. Oczko już dochodzi do siebie. Zatoki też. Wyleczyłem wszystkie. Wszystkie dostały. Wszystko też odrobaczyłem. Jak mnie śledzicie na Instagramie, to na Instastory pewnie widzieliście. I mam spokój na chwilę obecną. Przypominam jeszcze o moich kosmetykach dla zwierząt. Mgiełki, szampony, smycze, obroże, balsamy. Wszystko dla twojego pieska. Nasze kosmetyki są naturalne, robione ręcznie, wegańskie. A mgiełka pachnie jak istny perfum dla psa. Melisa i lawenda, cudowne połączenie. Nie dość, że wycisza, gdy wasz pies się stresuje, to jeszcze odświeża go po jakimś spacerze, deszczu, cokolwiek. Tak samo możecie tym psikać jego legowiska, wszystko. I samego w sobie pieska pogrzbiecie. Zapach utrzymuje się długo i jest przepiękny. Ale jak nie spróbujecie, to się nie dowiecie. Link do moich kosmetyków dla zwierzaków macie również w opisie. Ja sądzę, że nasze potrzebne drzewka, tylko niestety przyniosłem tylko 3 najmniejsze, bo tamte są ogromne i są ciężkie i nie dam rady ich sam przenieść, więc wziąłem te 3 i teraz tak, koncepcja. Chciałem zrobić coś w stylu lasku tutaj, bo to jest cała otwarta przestrzeń, co nie? Więc w lato trochę do dupy, jeżeli miałaby być cały czas na słońcu. Więc chciałem zrobić z tych wierzb tutaj lasek taki i byłoby to moim zdaniem super. Tam raczej pociągnę pod jeszcze do tyłu i zrobimy tam domek albo zamontujemy, zobaczymy, który sposób wybiorę. I co, moi drodzy? Tak to planuję zrobić. Nie wiem, czy dobrze. Ta siatka raczej tu zostanie, bo to jest ogólnie resztka siatki, którą dogrodziliśmy, żeby żadne psy, dzikie lisy nie próbowały przejść. I tam jest taka przestrzeń graciarnia, bym powiedział. Tu rośnie winogron, więc to wszystko będzie zielone, nie będzie widoczne. I też nie będę miał jak tam przechodzić, więc po prostu odpuszczam to na razie, bo jeszcze mi się połamią z tej górki. Posadzę tutaj te drzewa i tu się coś wymyśli. Ja wam mówię, że to jest idealny plan, plan idealny. Aha, nie nagrywało się? Żałosne, wykopałem dziurę. A może nawet lepiej, że tego nie widzieliście. Ale mam krótkie spodenki, widzicie? Uodparniam się. I tak robię, bo mi jest za gorąco, jak robię. No, o to chodziło. I nieważne, idę pod drzewko.
Ja się mogę już nazywać prawdziwym mężczyzną, bo zasadziłem drzewo. Damy tu drugie i... Niestety zaczyna padać, a moja kamera nie jest wodoodporna, więc tak się to prezentuje na razie. Może to posplatam potem u góry, żeby to był taki tunel. Ale no nic, to na dzisiaj tyle. Będziecie mieć update w następnym filmie, jak tutaj porobiłem. No i co, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.